W jaki sposób świętokrzyski samorząd wykorzystuje środki programu rozwoju obszarów wiejskich? Temu zagadnieniu poświęcono spotkanie w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Temat konferencji jest nieprzypadkowy, bowiem pod względem wykorzystania środków unijnych nasz region należy do krajowej czołówki. W naszym województwie w tym okresie 2007-2013 mamy do rozdysponowania 0,5 miliarda złotych. Z poszczególnych działaniach ta stopa wykorzystania jest bardzo wysoka. Jesteśmy prawie że liderami, jeżeli chodzi o statystyki w kraju. To są odnawiane świetlice wiejskie, to są inwestycje w straż pożarną, to są sieci kanalizacyjne, wodociągowe. To jest ogromne spektrum boiska, infrastruktura ta sportowa, rekreacyjna. To jest tak ogromne spektrum, że nawet dzisiaj jest pewna trudność z wymianą tych wszystkich inwestycji, które były realizowane w naszej polskiej wsi. Widać to gołym okiem, jeżeli pojawimy się na wsi. Nie ma takiej miejscowości dzisiaj, nie ma takiej gminy, gdzie nie widzielibyśmy śladów działania i mądrego wykorzystywania środków unijnych. Województwo dysponuje środkami PROW w ramach 6 działań, bezpośrednio dofinansując przede wszystkim przedsięwzięcia w dziedzinie infrastruktury, kanalizacji oraz budowy i wyposażania obiektów rekreacyjnych i sportowych. Umów takich podpisano już ponad 350. Jednak najwięcej projektów, ważnych dla mieszkańców danej okolicy, otrzymuje wsparcie poprzez lokalne grupy działania, które podpisały w tym zakresie już blisko 1150 umów. Jak podkreśla marszałek Adam Jarubas, ma to znaczenie nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale i społecznym. Wieś uchodzi za takie środowisko, czy jest postrzegana tak spauperyzowane, zmarginalizowane wręcz, a dzisiaj w wielu miejscowościach żyje się, nie zawaham się powiedzieć, lepiej niż w mieście. Za sprawą kreatywności i takiej bezkompromisowości w walce o lepszy byt tych ludzi, tych liderów, których dzisiaj możemy tutaj spotkać na tej konferencji. Oni są bardzo kreatywni, są środki na to. Często nie zwracamy uwagi na ten taki lokalny, organiczny wymiar tego, co robią, ale jak zliczymy środki, którymi administrują lokalne grupy działania, to jest to ponad 130 milionów złotych. Przypomnijmy, że w naszym regionie funkcjonuje obecnie 18 lokalnych grup działania, z czego 4 mają wymiar ponadregionalny. Podczas konferencji obecni mieli okazję zapoznać się z ich działalnością oraz dotychczasowymi osiągnięciami. Mogli również obejrzeć występy grup artystycznych działających w ramach LGD, zasmakować przysmaków regionalnej kuchni, czy podziwiać rękodzieło lokalnych twórców. Zajmujemy się tym, czym zajmują się lokalne grupy działania, czyli realizujemy pewien wycinek programu rozwoju obszarów wiejskich w ramach osi 4. linii. Mamy kilka fajnych takich centrów rekreacyjnych w gminach na terenie naszego obszaru działania, czyli jakieś tam kąciki rekreacyjne, piękne chodniczki, mała architektura, drogi dojazdowe i tak dalej, i tak dalej. No i to jest to. Nasza lokalna grupa działania obejmuje 9 gmin. Jesteśmy LGD międzywojewódzkim. 6 gmin położonych jest w województwie świętokrzyskim, a 3 gminy w województwie łódzkim. To jest powiat, 3 powiaty obejmujemy również. Powiat, są gminy z powiatu koneckiego, z powiatu skarżyckiego i z powiatu opoczyńskiego. Mieliśmy festiwal folklorystyczny, odbył się 5 i 6, dobrze? 4 i 5 sierpnia z 4 lokalnymi grupami. No i właśnie między innymi tam również wielką atrakcją była nasza kochana babcia Lodzia, gdzie oblegana nie tylko przez dorosłych, ale również przez to młode pokolenie. Trudnie się pani może od 40 lat już, bo to po mamie te, no, zaczęłam robić. No i lubię to robić i robię w dalszym ciągu. W tym roku zrobiłam 20 metrów chodnika, tylko no że nie ma komu specjalnie sprzedać. Tak się robi, bo lubię to robić. Szmatek pani są tak dobre, łapki 30 lat, nie, że szkoda tego do koszu rzucić czy spalić. Podczas spotkania przedstawiono również ogólny stan realizacji PROW 2007-2013 w Polsce, a także pracę nad przyszłą perspektywą finansową.
Już teraz władze regionu podkreślają jednak, że najważniejsze jest nie tylko to, aby wsparcia dla świętokrzyskiego rolnictwa było jak najwięcej, ale również, aby było ono pożytkowane równie umiejętnie jak dotychczas. Dzisiaj możemy sporo czasu poświęcać na dyskusję, jak będzie wyglądał kształt przyszłego budżetu unijnego. Tylko informacja słucha, że to będzie więcej środków, z 29 na 36 miliardów euro, jest niewystarczająca. Dla nas najważniejszą rzeczą jest, żeby w toku toczących się dyskusji wypracować takie mechanizmy, takie sposoby, żeby polska wieś jak najmocniej, jak najwięcej mogła z tych środków unijnych skorzystać. Organizatorami spotkania były Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.